Dzień dobry, witam serdecznie. Zapraszam na rok w ogrodzie. Coraz więcej roślin zaczyna kwitnąć. Zaczynają kwitnąć azalie i rododendrony. To jest bardzo ciekawa azalia, azalia pontyjska. Ciekawa dlatego, że jest to jedyna azalia, która rośnie u nas w warunkach naturalnych. Ciekawa jest historia, jak się w Polsce w ogóle pojawiła. Otóż źródła mówią, że prawdopodobnie nasiona tej azalii zostały zawleczone razem z paszą dla tatarskich koni, gdy hordy tatarskie plądrowały tamte rejony. A więc jeśli będziecie Państwo w tej chwili w okolicach Leżajska, warto się wybrać i zobaczyć tę roślinę w naturalnym klimacie, w naturalnym stanowisku. Dodatkowo proszę pamiętać, że jest to azalia, która bardzo przyjemnie pachnie. My dzisiaj o takich ciekawostkach będziemy mówić. Będzie także o warzywach, ale będzie także o ciemiernikach. Pokażemy, jak je łatwo można rozmnożyć, bo zaczynają już przekwitać. To już za chwilę. Zaczynamy oczywiście od kalendarium. Połowa maja to prawdziwy festiwal kwitnienia lilaków, rododendronów czy glicynii. Miejmy nadzieję, że niebezpieczeństwo przymrozków mamy już za sobą i na naszych tarasach mogą się znaleźć rośliny ciepłolubne. Możemy wysadzać rozsadę pomidorów, papryki i warzyw dyniowatych. Intensywnie rosnące o tej porze roku krzewy i kwiaty warto zasilać nawozami bogatymi w azot. W ogrodach pojawiają się też szkodniki. Sprawdzajmy, czy na roślinach nie żerują mszyce, by w porę podjąć interwencję. Wypowiadamy też wojnę za domawiającym się na rabatach ślimakom. Magiczne ogrodnicze daty, a więc zimnych ogrodników mamy już za sobą. W związku z tym spokojnie można już sadzić rośliny ciepłolubne. Te ozdobne ciepłolubne, ale ja zachęcam Państwa do tego, żeby sadzić warzywa. Warzywa są bardzo modne, a nie ma nic lepszego niż warzywa z własnego warzywnika. I dzisiaj będziemy sadzić sobie między innymi takie warzywa, które wymagają nieco wyższych temperatur. Podstawowa rzecz. Proszę zwracać uwagę i dobrze przygotować sobie podłoże do uprawy warzyw. Oczywiście, jeśli macie Państwo obornik, jeśli jest kompost, można takie podłoże wzbogacić. Przede wszystkim trzeba dosyć dobrze odchwaścić, żebyśmy po tym nie mieli za dużo roboty. Jeśli stosujemy nawozy na takie grządki warzywne, to warto zwracać uwagę na to, żeby to były na przykład nawozy wieloskładnikowe i nawozy takie, które są nawozami bezchlorkowymi, czyli zawierają małą ilość chlorków. Chlorki wpływają bowiem na właściwości smakowe warzyw, powodują również to, że warzywa trochę gorzej się przechowują. Warto zwracać uwagę też, w jakiej formie jest azot. Jeśli jest w formie azotynów czy azotanów, to te związki będą nam się odkładać w warzywach. Dlatego warto zwracać uwagę, żeby był to azot w formie amidowej lub amonowej. Troszeczkę sobie tego rozsypiemy, nie za dużo, na taką grządkę, gdzie będziemy zaraz sadzić sobie warzywa. W tym będą też warzywa dosyć oryginalne. Należy to teraz dobrze wymieszać. Tak, gdzieś powiedzmy w warstwie około 10 cm. I mamy już, prawdę mówiąc, przygotowane podłoże, dobrze odchwaszczone, zasilone. Będziemy mogli uprawiać warzywa, które z reguły mają dosyć duże wymagania pokarmowe. I mamy już przygotowane miejsce do sadzenia. Można sadzić warzywa. Mam dosyć ciekawe warzywa, takie między innymi, które lubią wyższe temperatury. Tutaj bardzo ładnie już powschodziła cukinia. Tutaj mamy fasolkę. No z takiej klasyki, jeśli chodzi o rośliny ciepłolubne, to oczywiście papryka. Papryka ta jest słodka, ta jest taka ostra, taka czuszka. No i oczywiście pomidory. Tu są głównie pomidory koktajlowe, te drobniutkie. Te wszystkie rośliny będę sadził. Aha, jeszcze jedna ciekawostka, którą mam. Ta roślina to jest wasabi, czyli chrzan japoński. Roślina, którą wszyscy znają z kuchni Dalekiego Wschodu. Oczywiście wykorzystuje się głównie te zielone kłącza, ale także można wykorzystywać liście i łodygi. Roślina, która w naszych warunkach powinna sobie dawać radę. Normalnie jest byliną, ale lubi też takie miejsca troszeczkę bardziej podmokłe i oczywiście zacienione. Ale bardzo ciekawa roślina, jeśli robicie Państwo sobie warzywnik, to zachęcam, żeby szukać takich ciekawostek. Sadzenie zacznę od pomidorów, ale chciałbym Państwu pokazać jeszcze jeden bardzo fajny patent, taki stary, ogrodniczy patent na to, żeby pomidory ładnie rosły. Zrobimy sobie miejsce. Pomidor jest rośliną żarłoczną, jeśli chodzi o składniki pokarmowe. Potrzebuje dużo fosforu, dużo potasu.
potasu. Przecież same owoce zawierają bardzo dużo potasu. W związku z tym zrobię sobie jeszcze jedną rzecz, a będzie mi do tego potrzebna ta roślina. Jestem w rękawiczkach, w związku z tym mogę, a chodzi oczywiście o pokrzywę. Takie zestawienie, pokrzywa i pomidor, jest bardzo dobrym zestawieniem. Pokrzywa może też wzmacniać roślinę, uodparniać. Często robimy sobie różnego rodzaju gnojówki do zasilania pomidorów. Ja dzisiaj pokażę Państwu stary ogrodniczy sposób. Otóż pokrzywę potnę sobie na drobne kawałki, bezpośrednio pod korzeń. Nie za dużo, ale tyle wystarczy. Wsypiemy ziela pokrzywy, przysypiemy to trochę podłożem i dopiero w tak zaprawiony pokrzywą dołek będziemy sadzić sobie nasze pomidory. I jeszcze jedna rzecz, jeśli bierzecie Państwo pokrzywę do tego, żeby robić gnojówki, czy ewentualnie wykorzystać ją do sadzenia tak tutaj pod korzeń pomidorów, to warto brać pokrzywę, zanim ona zakwitnie. Wtedy ma po prostu najwięcej tych właściwości. Pierwszy pomidor już rośnie, resztę sobie fajnie zaraz zaplanujemy. Zachęcam Państwa do tego, żeby robić warzywniki, sadzić ciekawe rośliny. Nie ma nic lepszego niż warzywa z własnego ogrodu. I warto, żeby były też takie ciekawostki, chociażby jak ten chrzan japoński. Dzisiaj chcemy Państwu powiedzieć o ciemiernikach. Zaczynamy od podlewania, ale to nie dlatego, że jest sucho, chociaż też. Bo mamy swój skryty plan, bo będziemy mówić, Kinga, o rozmnażaniu ciemierników. Tak, najlepszą metodą rozmnażania ciemierników jest podział, tak? Podział takich dorodnych, rozrośniętych już kęp. Możemy to zrobić teraz, czyli jak one po praktycznie kończą kwitnąć, tak, prawda? Tak, maj, czerwiec, możemy już śmiało dzielić ciemierniki, możemy zbierać nasiona, jeśli już są dobrze wykształcone, jeżeli są suche, możemy to robić. Podlewamy po to, żeby nam się nie rozsypała bryła korzeniowa. Ciemiernik ma dosyć delikatny system korzeniowy. Tak, dlatego najlepiej najpierw polewamy wodą, tak, żeby ten ciemiernik wpił, żeby nam ta woda się po prostu, ziemia się nam nie rozsypała, tak, żeby ona była taka zbita, zwarta. Wykopujemy i go dzielimy. Najlepiej jest przeciąć go nożem. O, jak ładnie. Ci pomogę, bo jest... Nie, no profesjonalnie, bardzo ładnie wyszło, zobacz. O. Piękna, duża bryła. Myślę, że podzielimy go na dwie, trzy części, tak? Myślę, że tak na dwie. Nóż Szkole. Mamy bardzo ostry, no uwaga, spróbujemy. Na palce. Czy to może ja potrzymam, a ty a będziesz ja spróbuję, ciął? A ja spróbuję. No ma, wbrew pozorom, dosyć twarde korzenie. Tak, ciemierniki mają bardzo wrażliwy system korzeniowy, dlatego tutaj powinniśmy no, uważać, tak? On w przyszłym roku może nam nie zakwitnąć z tego względu, że on będzie potrzebował troszeczkę czasu. Musi się zregenerować roślina, tak? Ale myślę, że już w następnych latach spokojnie on będzie kwitł. Jeżeli byśmy chcieli go teraz posadzić, przycinamy przekwitnięte kwiaty, zostają tylko to, co jest zielone. I w ten sposób taką sadzonkę możemy w nowe miejsce wysadzić. Tutaj ja myślę, że jeszcze jeden ja raz myślę, że to można podzielić. Byłoby na cztery nawet. Tak, tak jeśli bo one są się... faktycznie duże, a nie jest zalecane, żeby ciemierniki przesadzać często. Właśnie ze względu na to, że mają bardzo wrażliwy system korzeniowy. Zostawimy sobie te sadzonki, zaraz je posadzimy. Tu mamy piękne ciemierniki dorodne i one mają już nasienniki. Tak, one mają już nasienniki. To jest ciemiernik, który sadziliśmy w ubiegłym roku. W tej chwili ma 114 kwiatów. Liczyłaś? Tak, liczyłam. Liczyłam, bo to jest taka odmiana, że tak powiem, no najliczniejsza. Tak, najwięcej ma tych kwiatów. Także z ciekawości je policzyłam. No myślę, że to taka perełeczka w moim ogrodzie. Tutaj mamy już nasienniki, one chyba jeszcze są niedojrzałe, bo jak dojrzewają, to robią się praktycznie takie ciemne, takie tak, suche. Tak, one takie napęcznieją. I żeby zapobiec temu, że one nam się same wysypią, na ziemię zakładamy taką rajstopę, tak? Na to jest taka kwiat. Zwykła pończocha, zakładamy ją na kwiat. I teraz wiążemy.
I to powoduje, że jak dojrzeją nam nasiona, to one nam się nie osypią na ziemię, tylko będzie można je zebrać i wysiać sobie. Tak, dokładnie. Ale najlepszą metodą jest sposób, żeby one się same wysiewały. Tak? Niech one się po prostu wysypią. Tak, samodzielnie, tak. To są siewki tegoroczne. One się wysiały samodzielnie, wysiały się w czerwcu, spadły na ziemię, przeszły proces stratyfikacji i teraz już są takie dorodne maluszki. Na razie takie jednoroczniaki są za małe, żeby coś z nimi robić. Natomiast przy ciemierniku cuchnącym masz już trochę większe siewki. Dwuletnie, tak. Dwuletnie siewki, dlatego można już je rozsadzać. Tutaj mamy dwuletnie siewki. O, tu bardzo ładnie wyglądają. Tak, to są nasiona, tak, które się 2 lata temu wysiały. W tej chwili no, one już można je przesadzać. Już coś można zrobić. Sadzimy je do takich torfowych doniczek, takich małych. Dlaczego? No bo jeżeli byśmy chcieli przesadzić w jakieś inne miejsce... Musielibyśmy wybijać, a tak to posadzimy sobie z doniczką. Tak, z doniczką razem. No może wykopiemy. Pokaż, tutaj masz ładne. Powoli, o. I od razu z tą ziemią może. I żeby nie zalewać, nie podlewać na przykład konewką, spryskujemy, tak? Szczególnie przy tych terfowych. Utrzymujemy dobrą wilgotność ziemi. Jeszcze troszeczkę je ubijemy, żeby nam nie uciekły. Jeżeli byśmy zalali je wodą, no to torfowa doniczka nam się po jakimś czasie rozejdzie. Mhm. I tak zaczyna się życie nowej rośliny. W ogóle ciemierniki to chyba twoje ulubione. Tak, lubię ciemierniki za nietypową porę kwitnienia. Są to moje ulubione rośliny. Dużo masz? 12 odmian. Siewek nie liczysz? Nie, siewek nie liczę, nie. Hybrydowe, korsykańskie, niebieskawe, orientalne, wschodnie, no jest tego troszkę. Rozwiązujemy naszą zagadkę sprzed 2 tygodni. Pytaliśmy o tę roślinę. Oczywiście jest to Wisteria floribunda, czyli glicynia japońska, a odmiana, o którą nam chodziła, to polska odmiana Ludwik Lawin. Oto laureaci. A dzisiejsza zagadka to także Wisteria, także glicynia. Jak nazywa się ta odmiana? Dla ułatwienia dodam, że jest to zupełnie inny gatunek niż glicynia japońska. Pochodzi bowiem z Ameryki Północnej. Jest to odmiana, która ma największą mrozoodporność w naszym klimacie i kwitnie późną wiosną. Kwitnienie powtarza także latem. Jak nazywa się ta odmiana? Na odpowiedzi czekamy oczywiście drogą elektroniczną. Nagrody, zestawy roślin ufundował sponsor programu, producent powojników, pnączy i roślin jagodowych. Kwitnie coraz więcej krzewów i to one przyciągają nasz wzrok. Natomiast my zachęcamy do tego, żeby przyglądać się także nowościom wśród innych grup roślin, na przykład wśród powojników. Tej wiosny pojawiła się w sprzedaży nowa odmiana powojników o żółtych kwiatach, Golden Dream. Jest to bardzo nietypowa, dlatego, bo z grupy atragene, czyli wywodzących się od Clematis alpina, Macropetala i Hisanensis, które normalnie były białe, niebieskie czy różowe, ma żółte kwiaty, pełne, pachnące, tak grejpfrutowo pachnące, bardzo obficie kwitnące i powtarzające kwitnienie w ciągu całego sezonu wegetacji, czyli jeszcze w lecie i jesienią można mieć kwiaty. No może nie aż w takiej dużej ilości jak wiosną, ale zawsze. No ciekawy dodatek do kolekcji ogrodowej. Zachęcamy dzisiaj Państwa do tego, żeby sadzić rośliny takie, które kwitną, dają nam od razu kolor. My sięgamy po fajnego różanecznika. I co to jest za odmiana? To jest miniaturowa odmiana Władysław Łokietek z grupy Yakushimanum właśnie, dosyć wcześnie kwitnący. No ciekawostka tutaj jest taka, że zmienia się kolor jego kwiatów w miarę kwitnienia. Zaczyna się różowy, a pod koniec kwitnienia robi się zupełnie biały, czysto wręcz biały. Możemy mieć fajny kolor w ogrodzie, ale parę słów o sadzeniu, szczególnie o sadzeniu tych roślin, bo w przypadku różaneczników bardzo ważne jest podłoże. No nie urosną one w innym niż kwasie.
kwaśne pH, także tutaj najlepszy będzie kwaśny torf. No i musimy też zwrócić uwagę, jaka jest gleba rodzima. Czy to jest gleba gliniasta, czy jest gleba piaszczysta. Na gliniastej sadzimy troszeczkę wyżej. Tak, tutaj w naszym ogrodzie jest właśnie akurat gleba bardzo zwięzła, dlatego wszystkie rabaty są wyniesione i tutaj ta rabata również została właśnie podniesiona do góry, żeby Korzenie nie były zalewane, nie miały za mokro, bo to jest w ogóle ciekawa roślina. Tak. Ma bardzo ciekawy system korzeniowy, zbudowany praktycznie z takich włośników tylko. Tak, bardzo delikatny, taki wręcz filcowaty system korzeniowy. Ważne jest to, żeby go nie rozrywać przed sadzeniem, bo po prostu uszkodzimy te delikatne, włośnikowate korzonki. Czyli po pierwsze nie rozrywać, drugie mieć dobre podłoże. Ja jeszcze jedną rzecz zrobię, bo można sobie powalczyć o wzbogacenie takiego podłoża w kwasy humusowe, czyli dodamy sobie kwasów humusowych. To jest taka naturalna kopalina, to jest jedna saszetka na 5 litrów. W międzyczasie będą nam się tutaj fajnie rozpuszczać. Nie trzeba tego mieszać, to się ładnie samo rozprowadzi. Kwasy humusowe to w ogóle jest taka forma przejściowa między węglem brunatnym a torfem. One będą powodowały, że będą budowały strukturę podłoża, a więc będą zatrzymywały wodę na glebach takich piaszczystych. Natomiast tam, gdzie jest na przykład gleba gliniasta, będą troszeczkę ją rozluźniały. A więc... Różaneczniki to na pewno rośliny, które wymagają w ogóle humusowego podłoża. Także należy je zasilać. No i woda też przy nich jest bardzo ważna, bo mają taki włośnikowy system korzeniowy. Sadzimy. Czyli torf. Uzupełniamy wykopany dołek kwaśnym torfem. I robimy taką nieckę, w którą posadzimy sobie naszego łokietka. Tak. O. I prawdę mówiąc, w takim wypadku, nawet jak jest troszeczkę gliniaste podłoże, gdzie jest nieco wyższy poziom wody, to on będzie ładnie rósł. Tak, i tu na tej rabacie, przy zwięzłej glebie, on jest troszeczkę wyniesiony do góry, tak żeby nie było zastoiska wody. Ale nawet na takich zwięzłych glebach można poprzez dodanie właśnie kwasów humusowych troszeczkę zmienić strukturę tego podłoża. My sobie dolejemy tutaj ten nasz roztwór i będziemy mieć wtedy troszeczkę luźniejsze podłoże. Natomiast jeśli byłoby to podłoże piaszczyste, to wtedy te kwasy humusowe by zatrzymywały nam wodę. A o wodę w tej chwili zaczynamy coraz bardziej walczyć. Dla rododendronów woda jest bardzo, bardzo istotna, bo nie lubią przesychania. Lubią mieć wilgotno, ale nie mokro. Zdecydowanie tak. Jak zostanie nam trochę kwasów humusowych, można je wykorzystać również na trawniku. To jeszcze będzie trzeba korą przesypać, tak, prawda? Tak, tutaj możemy zasypać, żeby ja to resztę rozleję na trawniku, szczególnie na takich piaszczystych podłożach, jeśli jest, to warto to zrobić, dlatego że, no tak jak mówiłem, kwasy humusowe, te z leonardytów, zatrzymują wodę, budują strukturę. Można to zrobić także poprzez oprysk i wtedy fajnie sprawdza się taka lanca wielodyszowa. Można sobie pospacerować. I na zakończenie jeszcze jedna ciekawa roślina. Złotka, czyli smagliczka skalna. Jedna z najładniejszych roślin wiosennych. Roślina, która rośnie w całej Europie. W Polsce w warunkach naturalnych występuje tylko w pieninach. Jeśli ktoś z Państwa będzie w okolicach zamku w Czorsztynie, to proszę zwrócić uwagę, jak o tej porze roku wygląda skała, na której został posadowiony zamek, a także ta roślina zaczyna się fajnie wciskać między bloki skalne, z którego zamek zbudowano. Bardzo ciekawa roślina, oryginalna, dająca niesamowity złoty kolor o tej porze roku. To wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Życzę jak zawsze fantastycznego dnia, niesamowitej zabawy w ogród i zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.